124 lata temu, 30 marca 1892 roku, urodził się Stefan Banach, wybitny polski matematyk, twórca podstaw analizy funkcjonalnej, członek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Lwowskiej Politechniki. Urodził się w Krakowie, ale do końca życia został we Lwowie. Wsia matematyka lwowska. Cała matematyka lwowska okresu międzywojennego związana jest z nazwiskiem Banacha. On jest najbardziej znaną postacią polskiej i lwowskiej matematyki wszechczasów. Możemy porównać to, co zrobił dla matematyki współczesnej Banach, z tym, co zrobił dla fizyki współczesnej Albert Einstein. Trzykrotnie w latach międzywojennych amerykański matematyk Neumann na osobiste polecenie ojca cybernetyki Norberta Wienera przyjeżdżał do Lwowa, aby namówić Stefana Banacha do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Po raz ostatni, gdy Neumann bawił we Lwowie w roku 1937, zaproponował czek podpisany przez Wienera, gdzie była jedynka, a Banach miał dopisać taką ilość zer, jaką uznał za stosowną. Po krótkim namyśle Banach powiedział: to za mała suma, aby opuścić Polskę. I został we Lwowie. Dostał propozycję, którą teraz by wiele osób odebrało jako nie do odrzucenia, to znaczy emigracji do Stanów Zjednoczonych i zapewnienia full utrzymania w tym kraju, ale nie podjął tej decyzji, został we Lwowie. Dał nauce polskiej, a w szczególności matematyce polskiej, więcej niż ktokolwiek inny. Pisał o profesorze Stefanie Banachu jego kolega i wieloletni współpracownik, znany matematyk profesor Hugo Steinhaus. To właśnie on odkrył Banacha i zawsze mówił, że to było jego największe odkrycie. Stefan Banach był bardzo przywiązany do tamtej atmosfery Lwowa. Przytoczę słowa Hugo Steinhausa, który powiedział, że Banach lubił zgrane towarzystwo przy kieliszku i długie rozmowy o matematyce. Banach był współtwórcą Lwowskiej Szkoły Matematycznej. O problemach matematycznych mógł dyskutować całymi godzinami, a ulubionym miejscem takich dyskusji była głównie kawiarnia szkocka we Lwowie. Ojciec opowiadał, że spotykał się bardzo często z Banachem w kawiarni szkockiej i Banach, ten sławny, genialny matematyk, w kawiarni szkockiej zapisywał na tych biuletynach, czy jak to nazwać, kawiarnianych kartkach, pisał zadania matematyczne i wciąż coś rachował. Z notatek Banacha i profesorów Lwowskiej Szkoły Matematycznej powstała Księga Szkocka, gdzie zapisywano matematyczne równania oraz ich rozwiązania. W ten sposób powstało specyficzne dzieło o dużej wartości naukowej. Zeszyt z lwowskiej kawiarni zachował się do dziś i jest własnością rodziny Stefana Banacha. Kawiarnia szkocka, przy której stoimy, była miejscem zebrania tych matematyków, napisania słynnej książki szkockiej, los tej książki, w jaki sposób była przechowywana swego czasu pod bramką na stadionie, jak potem została wywieziona ze Lwowa. Wybuch II wojny światowej zastał Stefana Banacha na dworcu w Kijowie. Powrócił do Lwowa, gdzie w czasie okupacji niemieckiej, pozbawiony możliwości pracy w zawodzie, był karmicielem wszy. Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, Banach powrócił do pracy naukowej. Niestety w styczniu 1945 roku wykryto u niego raka płuc, na którego zmarł 31 sierpnia. Stefana Banacha pochowano na cmentarzu Łyczakowskim w grobowcu rodziny Riddlów. Wybitny matematyk amerykański Marshall Stone powiedział: piętno, które wycisnął Stefan Banach na matematyce XX wieku, zapewnia mu stałe miejsce w historii nauki. Matematyka to tylko mistrzostwo. Matematyka to również sztuka, ale ją rozumie bardzo mało osób, mawiał Banach. Również często powtarzał, że tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.